Gmina Sędziszów Małopolski realizuje wspólny projekt z Politechniką Krakowską. 16 i 17 listopada w ramach współpracy uczniowie szkoły podstawowej nr 3 wzięli udział w zajęciach pod nazwą Akademia Mistrzów Techniki, Mistrzowie w Areszcie, czyli Twierdza Kraków odkrywa swoje tajemnice. Ponad 7,5 tysiąca dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców skorzysta do 2022 roku z przygotowanej przez Politechnikę Krakowską oferty zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, gier i konkursów promujących naukę oraz rozwój zainteresowań naukami technicznymi i ścisłymi. Wśród nich znaleźli się uczniowie z Sędziszowa Małopolskiego, którzy wzięli udział w jednym z 10 przygotowanych przez uczelnię projektów edukacyjnych Akademia Mistrzów Techniki. Z takim projektem do gminy wystąpiła pani Małgorzata Lalicka, że jest organizowany taki duży projekt unijny dla dzieci klas 4-6, darmowy dla tych dzieci. I po prostu skorzystaliśmy z oferty pani Lalickiej. Tak naprawdę ona występowała w imieniu Politechniki, zaproponowała to panu burmistrzowi i grzech by było nie skorzystać. Czy wszystkie szkoły biorą udział w tym projekcie? Tak, wszystkie szkoły będą brały udział w projekcie. Miesiąc temu już uczestniczyła szkoła podstawowa z Czarnej, gdzie są dzieci z SP3 w Sędziszowie Małopolskim. No i po prostu to jest rozdzielone na półtora roku trwania tego projektu. Można mówić już o jakichś efektach tej współpracy? No, efekt to, że dzieci są tutaj, także... A co z tego wyniosą, to będzie wiadomo tak naprawdę pewnie za jakiś czas. To jest taki pomysł, żeby uczniom szkół podstawowych przybliżyć z jednej strony uczelnię, to co się dzieje na uczelni, a z drugiej strony spróbować ich zainteresować takim trochę techniczno-matematyczno-logicznym sposobem myślenia, po to, żeby w przyszłości, może w większym stopniu, rozważając przyszłą karierę zawodową, myśleli też o takich uczelniach jak Politechnika, czy to krakowska, czy inna, ale o uczelniach technicznych. To jest jeden z pomysłów, który przyświecał temu projektowi. W sobotę 16 listopada uczniowie szkoły podstawowej nr 3 zostali przywitani przez koordynatora projektu Małgorzatę Lalicką na dworcu kolejowym w Krakowie i wspólnie udali się na Politechnikę. Tam rozpoczęli swoją przygodę z Akademią Mistrzów Techniki. Edukacyjną zabawę zapoczątkował test wiedzy. Witam Was bardzo serdecznie w Krakowie na Politechnice Krakowskiej. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechaliście. I bardzo się cieszę, że macie taki entuzjazm w oczach, bo przed Wami 2 dni zabawy, ale też i trochę pracy. Jak wiecie, jesteście na wyższej uczelni, będziecie uczestniczyć w zajęciach, czyli będziecie czymś w rodzaju studentów albo słuchaczy, a to już jest poważna sprawa. Jesteście wybrani po to, żebyście mogli skorzystać z naszej oferty. Studia polegają na tym, że się uczymy. Trochę tak jak w szkole, tylko bardziej samodzielnie. Więc te zajęcia, w których będziecie uczestniczyć, też będą wymagały od Was samodzielności. Nie będę Wam mówić, na czym one będą polegały, bo to jest w dużym stopniu niespodzianka. Cały projekt, którego jesteście częścią, nazywa się Akademia Mistrzów Techniki. W tej akademii będziecie uczestniczyć. Zaczniemy od testu. Na studiach musicie się też czegoś nauczyć, prawda? Przez te 2 dni. Ale nie martwcie się. Testy są proste. Wpisujemy imię, nazwisko, klasę. A potem odpowiadacie na pytania. Jeżeli nie znacie odpowiedzi na pytania, to się w ogóle tym nie przejmujcie. Tylko zaznaczajcie tak, jak Wam się wydaje. Albo piszcie nie wiem. To nie jest na ocenę. I nikt z tego nie będzie żadnych konsekwencji wyciągał i tych testów nie będzie widział nikt, tylko ja. Na koniec, jutro, napiszecie taki sam test i my wtedy sprawdzimy, czy czegoś się tutaj nauczyliście. Po napisaniu testu uczniowie udali się do przygotowanego w Politechnice Aresztu, gdzie odbyły się zabawy edukacyjne, a kolejnego dnia wzięli udział w grze terenowej. Zależało nam na tym, żeby te zajęcia były ciekawe dla dzieci i też, żeby dzieci doświadczały, czyli nie siedziały tak jak w szkole w ławeczkach pod tytułem pani wykłada i opowiada o historii Twierdzy Kraków, tylko zależało nam na tym, żeby dzieci aktywnie w tym brały udział, a ponieważ w programie chodziło też o to,
to, żeby dzieci uczyły się logicznego myślenia, żeby były przy tym kreatywne, a jeszcze na to wszystko, żeby współpracowały ze sobą. W związku z tym te dwa dni zostały wokół tych tematów jakby zbudowane. Zależało nam też na tym, żeby dzieci poczuły atmosferę więzienia, żeby poczuły atmosferę twierdzy Kraków, która była jakby zbudowana wokół miasta Krakowa i miała to miasto ochraniać. Zadaniem dzieci jest uwolnić się z aresztu. Zajęcia odbywają się w dawnym budynku aresztu, w którym faktycznie żołnierze byli przetrzymywani, jeśli coś narozrabiali. I w tym budynku aresztu odbywają się zajęcia polegające na tym, że dzieci mają zagadki matematyczno-logiczne, które przeprowadzają je przez kolejne etapy. Na samym końcu, po rozwiązaniu wszystkich zagadek, dzieci uwalniają się z aresztu i dostają w nagrodę obiad. Drugiego dnia mamy do czynienia z taką bardziej grą terenową i w grupach dzieci mają zajęcia w różnych pomieszczeniach, też na Politechnice Krakowskiej. Tu są takie zajęcia, które częściowo dotyczą takich zagadnień jak budowa twierdzy Kraków z klocków, jak odcyfrowywanie listów pisanych przez takiego XIX-wiecznego więźnia. Tych zagadek jest 5 i też jest to taki cykl zamknięty, który prowadzi do zaliczenia. Takie gry i zabawy edukacyjne przełamują stereotypy dotyczące szkolnych przedmiotów ścisłych jako szczególnie trudnych czy nudnych. Służą m.in. rozbudzeniu zainteresowań naukami technicznymi i ścisłymi, rozwijają zdolności matematyczne i wyobraźnię przestrzenną, uczą współpracy i twórczego myślenia, a także kształtują umiejętności manualne. Bardzo ciekawa, możemy razem wspólnie spędzić czas. Każdy ma swoje zdanie i każdy ma inne podejście do tego i jest bardzo miło. Uczniowie z Sędziszowa Małopolskiego po dwudniowych zmaganiach na Politechnice Krakowskiej otrzymali dyplomy ukończenia Akademii Mistrzów Techniki na kierunku Mistrzowie w Areszcie, czyli Twierdza Kraków odkrywa swoje tajemnice. Łączna wartość 10 projektów realizowanych przez uczelnię to blisko 10 milionów złotych, z czego ponad 90% to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.